Dzisiaj taki spontan solo. Skończyłem prędzej pracę. Jestem przy SC, przy S5 dokładnie. Pojadę do Grudziądza, zwiedzę sobie trochę Grudziądz. Nigdy na sterówce nie byłem, zawsze przez ten Grudziądz się jakoś przejeżdża, ale na sterówce nie byłem nigdy. Czasowo 50 minut, 72 km. Oczywiście trasa przez autostradę, żeby nie tracić czasu. Ale ja wam powiem, nie wiem czy ze mną jest coś tak, czy nie, ale ja uwielbiam latać sobie, latać to się lata po 2-3 paki. Ja sobie lubię jeździć autostradą. Nie wiem, jakoś mnie to tak relaksuje. Jedno tempo, 120, 140. No dobra, no to ruszam. Kierunek Grudziądz. Tu się chyba zaczyna już stare miasto. No, tam jakaś brama. Aż mi się moto zagotowało. Starówka ładna, tylko raczej starówka, miasto ładne. Ale ten bruk mi się tu nie podoba. Widzę tą wieżę, na którą chciałbym dojechać, bo na pewno nie chciałbym tam dochodzić. Tragedia, tu się jeździ, sam bruk. Tragedia. Co, dalej nie mogę jechać, bez sensu. Dobra, zawracam. Tu nie wolno. Motor mi się gotuje. Motocykl. Dobra, jadę. No, jestem w połowie drogi. Zatrzymałem się coś zjeść pod wiatką. To znaczy, nie pod wiatką. Pod wiatką będzie zimno, tu będzie cieplej. Jestem w połowie drogi do Kwidzynia, między Grudziądzem a tym Kwidzyniem. To jest Grudziądz. Kurde, jeszcze to kawałek drogi. Tu. Tu mamy Kwidzyń. A ja jadę tutaj. Dobra, trasa. 30 km. Spoko. Zjem i ruszam. Jestem. Dzisiaj wycieczka taka solo, na spontanie. Wziąłem co popadnie, na szybkiego. Słonecznik i bananki. Dobra, ja sobie tutaj szybko coś zjem i ruszamy dalej. Na masę.
Dobra, podjadłem. Możemy jechać dalej. Nasypałem sobie słonecznika do buzi. Założyłem kask. Próbowałem go pomielić, ale nie da się. Musiałem zdjąć kaski. Taka ciekawostka. Nie da się jeść słonecznika w kasku. Miejscówka ekstra. Można do tego domku dojechać. A jak ja? Tak. Fajna miejscówka. No. Fajnie tu. Tam jest most na Nowa, chyba Nowa, tak, miejscowość Nowa. Tak, tam jest Kwidzyń, tu jesteśmy przy Kwidzyniu, tam jest most na Nowa, za Nową jest Gniew, w drugą stronę jest, no, mów, Świecie i Bydgoszcz. Zrobimy foteczkę. Ekstra. Bardzo fajny domek, prawdopodobnie zabytkowy. No, ponagrywam trochę z kasku. Budyneczek fajny, warto przyjechać, zobaczyć. Naprawdę. Świetny. Podoba mi się. W ogóle miejscówka jest bardzo fajna. Fajna dróżka. O, chyba sobie tutaj przyjadę motocyklem i zrobię sobie fotkę taką ładniejszą. Msze święte odbywają się w każdą niedzielę i święta. To jakby ktoś chciał sobie przyjechać na msze, to w niedzielę i w święta zapraszam. Super. Fajny budyneczek. No nic, będzie trzeba się zbierać i jechać dalej. I taki spontaniczna traska solo. Wiadomo, wszyscy w pracy, mi się udało prędzej skończyć pracę, żona w pracy, wszyscy w pracy, to co mi zostało, to niestety został mi tylko ten motocykl. Yes. Tak codziennie kończyć. Wy pewnie też. Dobra, jadę dalej. Jadę przez ten most. Jeszcze fociunę trzeba zrobić. Mostek fajny, ekstra. Nagram go. Mam nadzieję, że starczy mi baterii. Mam 25%. Kupiłem sobie nową baterię i kamerka przestała mi szwankować. Także winą na pewno była bateria. No i też jest cieplej, dużo cieplej. Może to ciepło, może zimno. I słaba bateria powodowała to, że ciągle mi się ta kamera wieszała i wyłączała. Dobra, ruszam dalej. Też jest drugi budynek taki zabytkowy, podobny. Też jest bardzo ładny.
Widlice Górne. To jest piękna trasa. Dobrze mi znana. Często opuszczana przeze mnie. Pojadę w końcu na ten taras widokowy zobaczyć. Trzeci raz tu jestem i jeszcze nigdy nie byłem na tym tarasie widokowym. Idę zobaczyć na tą wieżę widokową. Nie wiem, gdzie ona jest. Mam nadzieję, że baterii mi starcza, także się rozłączam. No jest tu pięknie. Byliśmy tu ostatnio, ale tam dalej zrobiliśmy sobie z kuzynostwem piknik. Było sympatycznie. Dobra, idę na tą wieżę, póki mam baterii. Hej. Dobra, ruszam. Tam stoi tracerek. Ogólnie wejście jest tam, ale ja znalazłem tutaj skróty. O, jestem już tu u góry. Tą dróżką do końca i do tej wieży widokowej idę. Kurczę, powiem wam, jest co dreptać. No ze, nie wiem, z 300 metrów może być. Ale co tam, idę. W końcu zobaczę tą wieżę. Mam 15% baterii. O, tu jest taki fajny mostek. Super, naprawdę jest miejscówka piękna. Zaznaczę wszystko na mapce. Już tam już zaznaczałem na poprzednim filmiku, bo tu byłem. Ale na tym też zaznaczę. Pięknie. Coś wspaniałego. Jakbym był gdzieś w jakichś górach. Jakieś karkonosze. Bieszczady, nie wiem. O, wióreczka sobie biegnie. Dobra, idę dalej. 14% baterii. Dobra, ja już tą wieżę widzę. To będzie jakieś 300-400 metrów. Dokładnie nie wiem. Jak będzie rozwidlenie, to trzeba iść w lewo na rozwidleniu. No i tam już widać wieżę widokową. Tu jest jakaś wiatka. O, idą jakieś dziewczyny. Już uciekają. No fajne, fajnie. Było warto. O, dziewczyny mówią, że warto wejść do góry. No to idę. Zaufam im. Ale pięknie. No warto. Zdecydowanie warto. Ale ekstra miejscówka. No, pięknie. Dobra, ja wracam. 10% baterii. Bateria ładnie trzyma. Jestem zadowolony. No to by było tyle w sumie z dzisiejszej wycieczki. To siema, cześć.